Strzałeczka sąsiady. Ostatnia kompilacja wkurzeń Karola Krawczyka na tyle wam się spodobała, tak przypuszczam oczywiście, że postanowiłem stworzyć dla was kolejne zestawienie, tym razem postaci, która musiała znosić te wszystkie emocje naszej 100-kilowej bomby. Bardzo inteligentny żart! Mowa oczywiście o wielkiej Alinie Krawczyk, jednak zamiast nerwic sporządziłem składankę najlepszych ciętych ripost córki Zofii i Edwarda. Jakby co, to nie ja wpadłem na ten pomysł, tylko zaczerpnąłem inspirację z waszych komentarzy. Tego typu kompilacji w internecie chyba nie było, a w sumie uznałem to za bardzo interesującą sprawę. Ogólnie tworząc ten film byłem i w sumie nadal jestem w szoku, jak śmieszna i błyskotliwa była Alinka. Oczywiście w trakcie oglądania serialu również to wiedziałem, ale dopiero w momencie, gdy pogrupowałem sobie te fragmenty do kupy i obejrzałem razem, dostrzegłem jak bardzo. Dlatego bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Pierwsza riposta pochodzi z odcinka Przybysz z kosmosu. Karol, chcąc wygrać konkurs na najlepiej przebraną osobę na balu, postanowił, że w tym celu wypożyczy profesjonalny kostium z wypożyczalni. Jedyną przeszkodą na drodze ku zrealizowaniu planu był oczywiście brak pieniędzy. Początkowo spytał o środki swojego przyjaciela Tatka Norka, jednak ten odpowiedział mu, że sam wcześniej wpadł na podobny pomysł i nie jest w stanie mu teraz nic pożyczyć. Z tego powodu Karolek udał się do Alinki, sugerując po negocjacjach, że potrzebuje tylko 30 zł, by pozamiatać wszystkich jako miś uszatek. Na to ta odpowiedziała mu: Karolku, nie mogę, ale powiem ci, co mogę zrobić. Mogę ci pożyczyć ramę do obrazu i pójdziesz tam jako obraz. Nędzy i rozpaczy. Odcinek Sierżant Roku. Jeśli chodzi o ten epizod, to było w nim sporo ripost, więc zacznę od pierwszej. Karol tłumaczył Alince, że dzięki służeniu w klubie sierżanta ma zapewniony pochówek na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Na to ona: Powązki. Powązki to prawie Żoliborz, a ja zawsze marzyłam o tej dzielnicy. No przekonałeś mnie, Karol. W jednej z następnych scen Karol, myśląc, że zostanie sierżantem roku w tym jego durnowatym klubie sierżanta... Jakim? Alina w klubie sierżanta nie ma nic durnowatego! Napisał sobie na tę okazję przemówienie, którego zwieńczeniem miał być żart o Czapajewie. Tramwajarz po wyrecytowaniu go żonie oczekiwał salwy śmiechu, jednak zastał to. To cały Don przeze mnie przepompujecie! Następnie zarzucił Alinie brak poczucia humoru, na co ta odpowiedziała: Jeszcze ty po prostu nie masz poczucia humoru! No mam, przecież wyszłam za mąż za ciebie. Następna riposta pochodzi z epizodu Decydujący głos, w którym główną rolę gra odkurzacz, bo to w sumie za jego sprawą Karol nie wygrał konkursu na komendanta obszaru centralnego klubu byłych sierżantów jednostek desantowych. Na świętą teściową, ci to się lubili bawić w nazewnictwo. Ale wracając do tego odkurzacza. Na początku odcinka bombowiec wrócił do domu z prawie nowym odkurzaczem. No trochę się przeleżał, ale licząc moment sprzedaży nówka. Który zakupił na pobliskim targowisku. Następnie zaczął wyliczać jego zalety, by następnie przejść do wymieniania nazw końcówek odpowiedzialnych za odkurzanie konkretnych powierzchni. Podczas tej czynności Alinka raz za razem odpowiadała, że po co im końcówki do czyszczenia afgańskich dywanów czy draperii, skoro ich w mieszkaniu nie posiadają. Kochane, ale my nie mamy afgańskich dywanów. Potem jednak Karol wymienił inną końcówkę. Zobacz, to zbiera kurz. A, to mamy. O co się chodzi? Kolejny odcinek, Mocne plecy. Alina, chcąc uchronić Karola przed złapaniem kontuzji przed testami sprawnościowymi w pracy, zabroniła mu pójść grać w piłkę. Karol po kilku próbach oszukania swojej wielkiej maleńkiej, ostatecznie bez jej wiedzy udał się grać ważny mecz w FC Albatros, gdzie oczywiście złapał kontuzję. Następnego dnia do mieszkania Krawczyków przyszli Janek i Stasiu Tatoń, by wręczyć pulpecikowi puchar za zwycięstwo. Alina ukryła go do momentu powrotu męża z pracy, kwitując to słowami: Oto twoje trofeum. W dowód uznania za poczucie odpowiedzialności za los swój oraz swojej rodziny, Karolowi Krawczykowi wdzięczna żona Alina. Możesz sobie w tym ugotować obiad. Następny w kolejności odcinek, Golfista. Karol po powrocie z pracy, w której umówił się z Barczakiem na grę w golfa, od razu rzucił w stronę Alinki słowami, że dostał awans na zastępcę kierownika ruchu. Nie była to jednak do końca prawda, bo Karol wówczas jeszcze nie otrzymał promocji na wyższe stanowisko, na co od razu zareagowała Alinka. Dostałeś awans? Nie jest to jeszcze oficjalne, ale... A, no tak. Co to, uważasz, ja tylko marzę, co? Przejdźmy teraz do riposty z odcinka Wspaniały Kumpel. Tutaj sprawa jest zdecydowanie mniej zawiła do wytłumaczenia. Tadek w podzięce dla zmieniającego stanowisko pracy Wojtka Pilśniaka postanowił wręczyć mu sygnet ze specjalnym, wygrawerowanym napisem. Zostawił go jednak w domu Krawczyków, by Alinka znalazła na niego jakieś zapakowanie. Wszystko to działo się oczywiście pod nieobecność tramwajarza w domu, który następnie, wracając z pracy, natknął się na sygnet i pomyślał
myślał, że ten jest dla niego. Założył go na palec i przez nadmiar tkanki tłuszczowej nie potrafił następnie zdjąć. Motorniczy wraz z Alinką próbowali go jakkolwiek ściągnąć, ale jeden pomysł nieco zirytował Karola. Smarować palec masłem? 3,20 za kostkę? Zasugerował więc, że może lepiej byłoby użyć smalcu. Smalcu nie ma w domu jakiegoś? Znalazłoby się ze 200 kilo. Kolejna sytuacja miała miejsce w odcinku Bar Szybkiej Obsługi, w którym Norek i Karol chcieli założyć bar z hotdogami na Pradze, nieopodal nowo powstającego biurowca. Potrzebowali naruszenie z biznesem wkładu finansowego. Karol, zanim udał się do banku po kredyt, początkowo zwrócił się z prośbą o pieniądze do oczywiście Alinki. Ta jednak standardowo się nie zgodziła oraz dodatkowo podczas przekomarzanek słownych z mężem rzuciła w jego kierunku kilkoma ripostami. Słucham? Karol zaczął grozić, że jeśli nie dostanie pieniędzy z ich wspólnego konta, to wyjdzie za te drzwi i już nigdy nie wróci. Na co żona odpowiedziała. Kiedy ja już wyjdę za te drzwi. O ile się zmieszczę. O ile się zmieszczę. Następnie tramwajarz, mimo znania stanowiska Alinki na ten temat, nadal dopytywał. Najpierw odpowiedziała łagodnie. Nie. By następnie nieco ostrzej. Następna docinka Alinki w stronę Karolka miała miejsce w odcinku Mój Braciszek Karol, w którym małżeństwo, chcąc zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy podczas zawieszenia Krawczyka w pracy, zaczęło liczyć swoje wydatki. Duży miś zarzucił Alince rozrzutny tryb życia, opierając swoją opinię na podstawie zawartości jej szuflady. Boże, ile tu jest pieniędzy, Boże! Następnie po otwarciu swojej spytał. No i teraz mi powiedz, dlaczego w tej szufladzie jest tylko jedna para spodni? Bo tam się już nic więcej nie zmieści. Sezon pierwszy, odcinek Robot Kuchenny. Karol po powrocie z pracy zaczyna atakować żonę za jej rzekome całodniowe lenistwo pod jego nieobecność. Zarzuca jej m.in. niezacerowanie skarpet, których koszt to raptem jedno piwo, oraz nieupranie koszulki z napisem FC Albatros. Zasugerował, że gdyby nie ta koszulka, to skąd ktoś miałby wiedzieć, że jest albatrosem? Fakt. Na oko nikt by się nie domyślił. Epizod Witaj Mamo, czyli jeden z tych, w którym zanotowałem co najmniej dwie docinki Aliny w stronę dużego misia. Pierwsza z nich pochodzi ze sceny, w której Alinka, siedząc przy stole w salonu kuchni, najpierw odpowiada mężowi, że dziś na obiad ma duszone mielone, czyli ulubione danie Andrzeja Gołoty, by następnie na jego pytanie: a co ty robisz z tym kawałem materiału? Co ty obrębiasz na żółte? Odpowiedziała: popuszczam w pasie twoje spodnie. Nie przesadzasz? Chyba wypuściłaś za dużo, no co? W ogóle jeszcze nie zaczęłam. Kilka scen później Karol, narzekając na ciągłe pretensje teściowe w jego kierunku, a tu, że Alinka mogła wyjść za Patryczka Bukowskiego, albo Zdzisia Ambroziaka, bo miałaby dzisiaj segment na Sadybie, opowiada Alince, że również w przeszłości miał powodzenie u kobiet i miał w kim wybierać. Jej reakcja była następująca. Co? To nie ma nic do śmiechu, wiesz? Karolek następnie skwitował, że dziewczyny się za nim wręcz uganiały. No tak, 7 z Albatrosa. Jednak kulminacją ripost Alinki w tej scenie była odpowiedź na zdanie: słuchaj, ile razy się wybrałem na plażę, zawsze się do mnie przysiadały. Ile razy wybrałem się na plażę, zawsze się do mnie przysiadały. Przysiadały się, bo potrzebowały cienia. Ty się nie wtrącaj. Odcinek Magia Sceny. Karol, mocno wkręcony w swoją rolę w przedstawieniu w klubie sierżanta, tłumaczy żonie, że dzięki temu występowi ma szansę zostać w najbliższym czasie profesjonalnym aktorem. Wymienia, że m.in. Sylwester Stallone zaczynał u rzeźnika, a Madonna była fryzjerką. Może jeszcze zostaniesz fryzjerką? Krawczyk nic sobie ze słów żony nie robi, bo mówi, że pan Malicki, czyli reżyser tego przedstawienia, powiedział mu, że posiada coś, co wyróżnia go na tle innych aktorów. Ja nawet wiem, co? Najwięcej odpowiedzi Alinki w stronę Karolka odnotowałem jednak w odcinku Kucharz Przyszłości, którym chcący jak zwykle zarobić grubą gotówkę Karolek zamierzał sprzedawać tego cudzysłów Kucharza Przyszłości. Postanowił, że kluczem do sukcesu będzie wyemitowanie reklamy telewizyjnej, dzięki której każdy mieszkaniec Woli będzie chciał posiadać to urządzenie w domu. Znając już doświadczenie z poprzednich przykładów, jedynym co stało na przeszkodzie ku ruszeniu z biznesem były... oczywiście fundusze. Tramwajarz zaczął więc błagać Alinkę o pieniądze na ruszenie z biznesem, grożąc wręcz, że jeśli ta mu nie da, to wyjdzie za te drzwi. Na co ta klasycznie odpowiedziała. Jak się zmieścisz? Dodał także, że jeśli odejdzie, to zostanie sama i nie będzie mogła nikogo objąć. Nie można objąć ramionami wspomnienia.
Ciebie też nie dam rady objąć. Za cholerę! Kulminacyjną ripostą była jednak ta, w której Karolek opowiadał Alince, jak innowacyjnym pomysłem jest reklama w TV i ile zajęłoby temu sprzedawcy sprzedawanie tego ustrojstwa, gdyby miał chodzić od jednych drzwi do drugich. Około 1 minuty, gdyby na początek zapukał do tych drzwi. Chyba cię zaraz uduszę.